Cześć, witam Was serdecznie. Zaćmienie słońca zbliża się wielkimi krokami. No, została godzinka i 40 minut zaćmienia. W Hiszpanii raczej nie będzie tego widać. Wiem, że w Stanach Zjednoczonych będziecie mieli niesamowitą okazję obejrzeć sobie to zjawisko. W tej chwili spojrzałam, co się dzieje z Schumannem. Schumann, nic tam ciekawego się właściwie nie dzieje. Jest na takim normalnym, zwykłym poziomie. Też nie ma żadnych dziwnych wyrzutów na słońcu. Nawet jest coś takiego, słuchajcie, że czytam: Currently there is no noteworthy space weather. Także ciekawe. My tu wszyscy czekamy na jakieś fajerwerki, a tu nic takiego się nie dzieje. Ale jeszcze potem sprawdzę o 20. W Hiszpanii teraz dociera do nas kalima. Kalima jest to takie zjawisko pogodowe, które polega na tym, że piasek z nad Sahary w formie chmur nadciąga na Europę. Wiem, że też w Polsce będzie obserwowany, w Niemczech już też do Niemiec dotarł. No, u nas to te chmury są aż takie pomarańczowe. No więc myślę, że będzie przepiękny zachód słońca, jeśli to słońce będzie widoczne, ponieważ chmury póki co zasłaniają. Ale jeżeli będzie zachód słońca, to mogą się pojawić przecudne kolory: pomarańcze, fiolety, róże, więc. Róża, kolor różowy. No, może róże zaczną spadać z nieba, to by było fajnie. Okej, dobrze. Ale żeby tutaj za dużo nie opowiadać, bo chciałabym zdążyć na medytację. Jeżeli mi się nie uda na 19, to spróbuję chociaż 19:30 się podłączyć. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o wielkim ujawnieniu. Bo każdy mówi ujawnienie, ujawnienie, wielkie ujawnienie, disclosure, czyli jak się domyślacie, będzie UFO, będzie UFO. I nie tylko UFO. Chciałabym Wam powiedzieć, kto próbuje zniewolić ludzkość, dlaczego, skąd się to bierze, co to są czarne projekty, tak zwane projekty czarnobudżetowe, korporacyjne projekty czarnobudżetowe. Kilka ciekawostek opowiedzieć. Właściwie wszystkie informacje pochodzą z ogólnodostępnych filmów dokumentalnych doktora Greera, z Wikipedii oraz wiadomości typu na przykład jakieś tam amerykańskie media i tak dalej. Także nie ma żadnych informacji takich typu teorie spiskowe. Ponieważ wszystko, co tutaj będzie powiedziane, będzie się opierało na faktach, na datach, na liczbach, na nazwiskach i nie będzie nic takiego, wiecie, jak ktoś mówi, o, wyssanego z palca. No to co? Mam nadzieję, że jesteście gotowi na fajne, ciekawe informacje. Będzie o UFO. Dowiecie się, jaka jest różnica między UFO, które jest zrobione przez człowieka, tak, są takie, a takim prawdziwym UFO. Pamiętajmy, że UFO, Unidentified Flying Objects, są teraz nazwane jako UAP, czyli, jaki to był skrót? UAP, Unidentified Aerial Phenomenon, czyli zjawiska pogodowe, niezidentyfikowane, czyli może jakiś grzmocik, tak? Zobaczcie, jak oni. Jak oni, w sensie, jak próbują nami znowu manipulować, żeby to tak zdegradować, żeby pokazać, że może to jest jakiś kulisty piorun, albo coś, a nam się wydaje, że UFO zobaczyliśmy. Dobra, tyle wstępem i czyli co robimy? Share screen jak zawsze i już Wam pokazuję. Czyli dzisiaj będzie wielkie ujawnienie, czyli kto próbuje zniewolić ludzkość. I żeby nie było, że ktoś mnie będzie próbował erase, jak to jest praktykowane w różnych korporacjach, które zajmują się czarnymi budżetami,
że jeżeli ktoś im się nie podoba, ktoś za dużo plepla albo zdradza jakieś informacje, to oni to nazywają you will be erased. Czyli zostaniesz erased to się gumką tak wygumkowywuje. Mam nadzieję, że mnie nikt nie będzie chciał wygumkować. Ja zawsze mówię, no, jak będą chcieli sobie się pozbyć mojego ciała, to zabiorą mi tylko ciało, a mój duch jest wielki i po drugiej stronie będzie jeszcze bardziej gmerać. Obiecuję wam to. No, i tak, żeby nie było, to wszystkie przedstawione tu informacje pochodzą z ogólnodostępnych filmów dokumentalnych i wywiadów z doktorem Stephenem Greer oraz z Wikipedii, jak i innych źródeł, które będę podawała na bieżąco. Najważniejsze źródła, może ktoś będzie chciał sobie sprawdzić, strona internetowa doktora Greera, tam znajdziecie właśnie te filmy dokumentalne, które podaję pod spodem. W opisie filmu będą również linki podane do tych filmów, ponieważ ciężko jest niektóre z nich znaleźć. Przepraszam, i bodajże ten Unacknowledged, nie znajdziecie go na YouTube. Wiem, że w Stanach Zjednoczonych tam są jakieś bardzo fajne też możliwości oglądania filmów. My w Europie nie mamy do tego dostępu, ale mamy coś takiego w Polsce jak CDA. I bodajże właśnie ten Unacknowledged znalazłam na CDA. Czy jest po polsku? Właśnie teraz nie pamiętam. Ale to nic, zobaczycie, będzie link podany. Oczywiście dr Green ma na YouTubie swój też profil. Rzadko cokolwiek tam wrzuca, zazwyczaj są takie wywiady z ludźmi albo jego. Ten link, co tutaj jest podany, to jest konferencja, z której będzie bardzo dużo slajdów, także można sobie. Ta konferencja w ogóle trwa 3 godziny, dlatego warto sobie. Przepraszam, się tutaj poprawię. I można sobie na spokojnie te 3 godziny przesłuchać. Mówią świadkowie, generałowie, pułkownicy, którzy zobaczyli różne rzeczy. Warto posłuchać. Dobrze, wywiady z doktorem Greerem na Gaia TV. Jeżeli ktoś ma Gaję, ja mam i sobie z chęcią oglądam, ale nie tylko doktora Stephena Greera, ale także i różnych innych, bo są bardzo ciekawe tematy poruszane. Co jeszcze? Możecie sobie tutaj, o, zobaczcie, 10 epizodów. Disclosure with dr. Stephen Greer, 10 epizodów, C5 Contact. Powiem Wam, że żeby przygotować ten materiał, który dzisiaj Wam będę przedstawiała, to spędziłam ponad 100 godzin, ale to nie to, że tak teraz lub ostatnio, tylko to tak razem, jak policzyłam, to na pewno ze 100 godzin było właśnie spędzonych na słuchaniu, czasami kilkukrotnym słuchaniu jakichś tam części, które były dla mnie ważne. Robiłam sobie notatki, bo tak lubię sobie czasami porobić notatki, żeby jeszcze tak mi się utrwaliło. I zawsze w razie czego tak sobie bo wiecie, szybciej znaleźć coś w notatkach niż w filmach, a poza tym wtedy też sobie na przykład robię taki film i sobie robię notatki, wtedy wiem, aha, to było w tym i w tym filmie. Także dla siebie, potem też po to, żeby się z wami dzielić. No i króciutko o doktorze Stephenie Greer. Też było sporo o nim w tym poprzednim odcinku, gdzie tłumaczyłam CE5, tak? Tam wspominałam o tym, że on przeżył śmierć kliniczną, że stworzył procedurę CE5, jak to powiedzieć, z naszymi braćmi z kosmosu, no i siostrami też przy okazji, mam nadzieję. Stephen Greer, lekarz, biolog, ufolog, twórca SETI, czyli Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence, Disclosure Project, twórca procedury CE5. I teraz, co potwierdza jego autorytet,
to, że w sprawie projektów czarnych budżetów, o których będę mówiła bardzo dokładnie, wdrażał czterech prezydentów USA. Słuchajcie, Billa Clintona, George'a Busha, Baracka Obamę, Donalda Trumpa. Również prezydenta Nicolasa Sarkozy oraz jego ministrów, szczególnie ministra obrony kraju, tak, uczył ich kontaktu C5 i potwierdza, że doszło do bardzo dobrych kontaktów, znaczy bardzo dobrych. Byli w stanie zobaczyć, odczuć i nawiązać kontakt telepatyczny z przybyszami z kosmosu. Czy tam podpisali jakieś umowy, to nie wiem. Nie było o tym mowy. Też, co ciekawe, dr Stephen Greer wdrażał szefów CIA, Jamesa Woolsey'a, Billa Colby'ego. James Woolsey oczywiście się zarzekał, że nigdy nie miał kontaktu ze Stephenem Greer. To było na zasadzie, I don't know this man, tak? Czyli nie znam tego gościa, a któż to taki? Aczkolwiek spędzili kilka godzin i Stephen Greer ma na to dokumenty, które pokazuje, przedstawia. Bill Colby tak bardzo stanął po stronie doktora Stephena Greera i tak zaczął drążyć temat, że został erased, czyli go wydrapano. Znaleziono go w jakimś tam w rzeczce czy jeziorku, już nie pamiętam, w wodzie w każdym razie pływał sobie, gdzieś tam jego łódeczka też, no to stwierdzono, że albo wypadek, albo sam stwierdził, że już jest niepotrzebny na ziemi i się pożegnał z tym światem. Patrzymy dalej. I teraz słuchajcie, ponieważ ja będę zmierzała do czarnobudżetowych, ukrytych projektów, dobrze? Ale trzeba, zanim zaczniemy o tym mówić, wyobraźmy sobie, jak to było na początku, kiedy Kolumb odkrył Amerykę. Tak? Chociaż wiadomo, czy to Kolumb odkrył, mówią, że to Wikingowie. No, ktokolwiek to. Kolumb dojechał, dopłynął, no to zaczął się podboje, tak? Zagłada ludzkości rdzennej. Okradanie ich ze złota, z kamieni szlachetnych i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu, jak już teren został oczyszczony, no to statki zaczęły przybywać z osadnikami z Europy. No i a już w Europie, no wiadomo, to już ogromna historia. Bogate rody, bogaci ludzie, którzy datują swoją historię od czasów babilońskich, no bo to były ogromne bogactwa, tak, Babilonu, rzymskie, dużo złota, dużo cennych jakichś tam materiałów, no bo to też handel był przecież z krajami arabskimi, no i tak dalej, i tak dalej. No więc były takie możne rody, które tylko czekały na to, żeby podbić świat. No bo miały na to kasiorę, potocznie mówiąc, miały już wpływy, kontakty, no i no, mieli przeświadczenie o tym, że są inni, lepsi niż popularne to barachło, tam te takie brudne, zafajdane społeczeństwo, które pracuje w fabrykach, które umiera na różne choroby, bo ich nie stać na lekarzy, nie stać ich na już lekarstwa, które już były wtedy znane. No, tak się wybrali do Ameryki. No i wtedy zaczęli zakładać swoje domostwa, swoje fabryki, zaczęli zatrudniać ludzi, no i zupełnie wiadomo, tak jak zawsze gdzieś tam się pojedzie na nowe miejsca, no to trzeba zbadać teren, trzeba zrobić swoje kontakty, no i trzeba zacząć organizować
różne przedsięwzięcia. No i teraz zobaczcie. Pojawiają się takie cztery możne rodziny. Pojawiają się Rockefellerowie, Rothschildowie, czyli jak po angielsku się mówi Rothschild, tak? No, też fajna wymowa. Chociaż z tym child to nie ma nic zupełnie do rzeczy, ponieważ z niemieckiego to jest czerwona plakietka. Ono się wzięło z tego, że właśnie ta rodzina miała taką czerwoną plakietkę, którą we Frankfurcie przy drzwiach do wejścia do swojego domu właśnie mieli napisane to nazwisko i stąd się tak to przyjęło. No, potem Morganowie oraz Gianini. I oni, wyobraźcie sobie, założyli największe na świecie, w tej chwili największe na świecie banki. I nazwali je, no wiadomo, na początku to były malutkie banki, które zaczęły się rozrastać, rozrastać. No i był tak, Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan Chase i Citibank. Znane nazwy, znane. No i oni założyli te banki. Wiecie co, próbowałam znaleźć, kto założył jaki bank, ale nie do końca mi to dobrze wyszło, bo już w tej chwili nie znajdziecie tego. Tam tylko przy niektórych, chyba przez dwóch się pojawiło, ale już nie chciałam zaciemniać obrazu. W każdym razie w tej chwili, jeżeli wpiszecie sobie wyszukiwarkę Bank of America, czy tam Wells Fargo, czy ten drugi, trzeci, czwarty, to się pojawią nazwy czegoś takiego jak Vanguard, BlackRock, Fidelity. Czyli co to tu się dzieje? Mamy potężne korporacje, tak? Czyli zobaczcie, na początku cztery rodzinki, w tej chwili pewnie już tych rodzinek jest więcej, bo oni, wiadomo, się, jakby to powiedzieć, mieszają ze sobą, żeby wszystko zostało w rodzinie, tak? Bo w rodzinie nie zginie. I oni właśnie założyli sobie te banki i te banki zaczął się rozrastać, a żeby nie było, że tam są te nazwiska, żeby się zabezpieczyć, no to stworzyli sobie potężne korporacje, czy tam fundusze powiernicze, które przetworzyli, no bo to na początku były fundusze, i przetworzyli na korporacje. No i generalnie te korporacje również, tak jak te rodziny, się pomieszały. Co wam potem pokażę. Ale co ciekawe, teraz co się okazuje, że właśnie przedstawiciele tych rodzin znajdują się gdzie? W USA, USA Federal Bank. Czyli zarządzają rezerwami federalnymi Stanów Zjednoczonych. A co to są rezerwy federalne? To jest nic innego jak finanse Stanów Zjednoczonych, ponieważ finanse Stanów Zjednoczonych leżą, tak jakby bank państwowy leży w prywatnych, należy do prywatnych ludzi i właśnie należy do tych. Przede wszystkim czterech rodzin. To sobie wyobraźcie, kto zasiada w radzie nadzorczej tych federalnych rezerw. Czy wy sobie to wyobrażacie? Tak jak ja bym na przykład teraz była w zarządzie banku hiszpańskiego. I ja bym rządziła na przykład kiedy, co, jak, co się dzieje z finansami kraju. Przecież to jest totalnie chore. Ale tak na początku, a no bo wiecie z historii, jeżeli ktoś nie wie, to warto sobie poczytać, że rodząca się gospodarka Stanów Zjednoczonych bardzo często cierpiała i upadała, bankrutowała i wtedy coś się okazało, rządy amerykańskie szły do tych bogaczy, do tych właśnie rodzin i prosiły o pożyczki. No i oni tak mówi, dobrze, dobrze, my wam pożyczymy, ale to i to, ale my założymy taki bank, my będziemy wam teraz przydzielali różne pożyczki, będziemy kontrolowali finanse waszego państwa.
I to było ok, kiedy Stany Zjednoczone były malutkim państewkiem i tam sobie jakoś tam na początku poczynały, a potem to wszystko zaczęło się rozrastać, rozrastać, no ale struktura pozostała. No i teraz słuchajcie, no skoro mamy już Vanguardę, mamy BlackRocka i Fidelity i mamy tutaj rezerwy i mamy te rodziny, tak? No to co jeszcze zaczyna się dziać? Oni również posiadają cztery największe na świecie firmy naftowe: Exxon, Chevron, Shell i BP. Czyli zobaczcie, nie dosyć, że kontrolują energię całą na świecie, kontrolują finanse na świecie, no bo wiecie, że te banki, one są na całym świecie i wszędzie tam, gdzie te banki nie mogły wejść, nie były mile widziane, to były takie państwa jak na przykład Libia, jak Irak, jak Iran, różne państwa afrykańskie. No to dziwnym trafem jakoś te państwa, no to one tam coś miały, na przykład jakąś broń atomową, że trzeba było zniszczyć. Tak, no pamiętacie, zobaczcie, jak wszystko było erased. Iran jeszcze nie jest erased, ale no zaczynają drażnić misia, żeby Iran stracił cierpliwość. Widzicie, co się teraz dzieje? No, widzicie, co robi Izrael. Izrael nie robi nic innego, jak drażni misia, żeby był powód, żeby Iran został erased. No bo Libia już została erased, Irak również. No jeszcze upierają się co niektórzy, no to trzeba ich tam erased, nie? No co oni tak mają mieć fajnie, no? Przecież nie mogą sobie tak być sami niezależni. Czy widzicie już to, co się tam dzieje? O co tu chodzi? No bo my nie widzimy większego spektrum. Widzimy tylko te małe takie. No dobrze, tutaj jakiś Hamas coś wypuścił. Tu widzimy, ktoś coś zaczyna, tak? A Izrael drażni misia. Tu o to chodzi, żeby wjechać do Iranu i go przejąć, przejąć kontrolę nad tym państwem, bo się upiera, bo nie chce, bo póki co nie jest jeszcze w łapskach tych tam, którzy rządzą. Patrzymy dalej. Mamy BlackRock, pamiętacie? Co należy do BlackRock? Popatrzcie sobie na te wszystkie nazwy korporacji. No nawet nasz kochany PayPal, który myślimy, że tak można sobie gdzieś tam przesyłać. Nie, nie, to wszystko jest pod nadzorem Wielkiego Brata. Co wam przypomina? Merck, AstraZeneca, Pfizer. No. Moderna. Żeby nie było, że coś pominiemy. Aha. Już widzicie, o co tutaj chodzi? Patrzymy dalej. Vanguard. A co tutaj w Vanguardzie widzimy? O, Sony, News Corporation, Disney, Comcast, CNN. Czyżby to były media? HBO, NBC, MTV. A tam Kids MTV. Ale słuchajcie, nawet cztery. Fox News, TNT, co tam jeszcze? No, trochę tego jest. No to czyli co? Czyli żeby też media były? I no to czyli mamy już banki, media. Popatrzcie sobie, co tutaj było. Samochodziki, Facebook, Netflix. Och, jak to możliwe? No Netflix też nam chyba pierze mózgi? No, także. Ciekawe firmy. No, Honeywell. Visa nawet, proszę. Też.
technologie, no bo tutaj mamy 3M. Chemical Company, Microsoft Corporation, Walmart, czyli jedzonko nasze. Patrzmy dalej. A co tu się zrobiło? Bardzo coś ciekawego. Niedawno, bodajże kiedy to tutaj było? Oj, tam była data, ale widzicie, nie pamiętam, nie zapisałam. Albo 21, albo w zeszłym roku to było. Skonsolidowanie tytanów finansowych. Symbiotyczna relacja między grupą Vanguard i BlackRock. No, zobaczcie sobie. P&G, Coca-Cola, Unilever, PepsiCo, Kellogg's Mars. Czyli mamy wszystko tutaj, i chemia, i jedzenie, i możecie sobie zobaczyć, dla dzieci, ile tutaj jest przecież jedzenia. Johnson & Johnson. Wiecie co, z Johnson & Johnson była taka sytuacja, że kiedyś kupiłam dla mojego synusia oliwkę do smarowania niemowląt i gdy go posmarowałam, to tak spuchł, zaczął się dusić i pognaliśmy do lekarza. Miał tak silną reakcję alergiczną. Włosy mu potem wszystkie wypadły. No, miał ile? Może z 6-7 miesięcy. No, od tamtej pory tylko stosowałam polskie jakieś takie bardzo tanie oliwki. To był jedyny raz, kiedy użyłam Johnson & Johnson. Także unikajcie. Jakby co. Patrzymy dalej, co tutaj jest. A, to jest bardzo ciekawe. Zobaczcie sobie, jeszcze raz powtórzyłam, skonsolidowanie tytanów finansowych, symbiotyczna relacja między grupą Vanguard i BlackRock. I zobaczcie sobie na przykład, biliony to po polsku miliardy, tak? Czyli 300 miliardów dolarów na przykład. Mamy Apple i zobaczcie sobie, Vanguard jest brązowa kropeczka, BlackRock jest czarna. No i zobaczcie sobie, że w tych największych graczach na rynku mamy obie kropeczki. I możecie zobaczyć sobie ile. W 2023 roku nawet tak. Proszę bardzo, source jest podany. Można sobie to sprawdzić. Czyli jakie udziały mają poszczególne, czy Vanguard, czy BlackRock w tych poszczególnych firmach. No i tak słuchajcie, z ciekawości zupełnej. Sprawdzałam sobie tak, co niektórych, których możemy znać ludzi, na przykład Apple, Tom Cook. A Tom Cook bardzo często w Hiszpanii bywa i go widziałam już kilka razy w miasteczku o nazwie Sitges. To jest od nas 25 kilometrów. Miasteczko nad morzem, bardzo ładne, urokliwe. Pisze się Sitges, można sprawdzić. Wiecie, chodzi tam z pieskiem, z żoną, zupełnie nierozpoznawalny przez nikogo. Często właśnie mówi, że lubi Hiszpanię, ponieważ nikt go tu nie zna. Chociaż my z mężem siedzieliśmy i pod morzem. Ej, zobacz, tą kukicie, a tam gadasz. No zobacz. I faktycznie, no to był on. Już chciałam biec do niego, ale mąż mnie przytrzymał. Ale zresztą nie ma po co. Także słuchajcie, CEO Apple, Tom Cook. Czy coś znamy, wiemy o nim? No nie udziela się za bardzo. Póki co, przypuszczam. Microsoft, Bill Gates, założyciel. Amazon, Jeff Bezos. Tesla, Elon Musk, Meta, Mark Zuckerberg, założyciel, CEO. Ale teraz coś wam powiem. Zobaczcie, bo my znamy te nazwiska i zawsze myślimy, że to oni rządzą światem. To ten Bill Gates jest taki okropny, najgorszy. To ten Elon Musk, on tam tego Starlinka wypuszcza. To ten Mark Zuckerberg, taki klon. Ale wiecie co? No zobaczcie, że oni sobie przecież rządzą w tych małych firmiczkach, w tych malutkich, które są tak naprawdę pod BlackRockiem i Vanguardem. A kto w ogóle założył Vanguarda? Pan John Bogle, jakkolwiek to się czyta. Bogle, Bogle, nie wiem. Bogle. No, tu pokazałam jego buźkę. Założył BlackRock? Larry Fink.
oraz Wagner. Ten Wagner, to nazwisko też się pojawiało właśnie w tych rodzinach założycieli banków, założyciel CEO. Czyli tak naprawdę to ci, o których my myślimy, że to są ci najgorsi, którzy próbują zniewolić ludzi, to są tylko zwykłe takie papetki, takie wiecie, tak skaczą, jak im zagrają Vanguardy i BlackRocki. A tak naprawdę to znowu ci z BlackRock i z Vanguard to skaczą tak, jak im każą te rodziny. No bo tak naprawdę i ci z tych banków. No bo tak naprawdę to nimi rządzą właśnie te rodziny, które założyły banki i te banki są rządzone przez korporacje. Czy widzicie, jak to wszystko funkcjonuje? No bo my tu słyszymy, a tu BlackRock, a tu Vanguard, a tu, a tak naprawdę trzeba troszeczkę głębiej poryć. A znowu te rodziny, no to pochodzą z czasów rzymskich. I jeżeli wpiszecie sobie, a zapomniałam tego zrobić, a szkoda, jak sobie wpiszecie te nazwiska tych rodzin, to Wikipedia pokazuje rodzina na przykład pochodzenia rzymskiego. Oni się z tym absolutnie nie kryją. Także zobaczcie z ciekawości sobie wpiszcie. Zróbcie sobie taki research. No i teraz popatrzmy sobie. A teraz tak zupełnie przeskoczymy. Nagle się pojawia jakiś taki, no bo co? No bo widzimy, jest Bill Gates, jest Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, no i jeszcze tam gdzieś się Klaus Martin Schwab pokazuje. Ale właściwie nic z gruszki, nic z pietruszki, ja go tu wpisuję po co? A zobaczmy sobie, co ciekawego o nim jest napisane. Założył Światowe Forum Ekonomiczne w 1971 roku. Schwab w Global Redesign z 2010 roku postuluje, że zglobalizowanym światem najlepiej zarządza, i tu chciał się podlizać, i mówi, to wyszło, wybrana przez siebie koalicja międzynarodowych korporacji. Jeszcze raz powtórzę, żeby wszyscy zapamiętali, że zglobalizowanym światem najlepiej zarządza wybrana przez siebie. Nie, że ktoś wybierze, oni sami siebie wybiorą. Że wybrana przez siebie koalicja międzynarodowych korporacji, rządów, czyli znowu, wybiorą sami siebie oraz wybiorą rządy. Mówi wam to coś? Czyli rządy są wybrane przez nich, przez korporacje. Czyli to nie jest żadna ściema i teoria spiskowa, tak jak każdy twierdzi. Przecież to już jest potwierdzone w Global Redesign z 2010 roku, wybrana przez siebie koalicja międzynarodowych korporacji oraz rządów. Twierdzi, że rządy nie są już w przeważającej mierze dominującymi aktorami na światowej scenie i że nadszedł czas na nowy paradygmat międzynarodowych interesariuszy. Aha. Dlatego ja wam teraz pokazuję, skąd ten gościu nagle się pojawił i jakie on ma powiązanie z BlackRock Vanguard, które rządzą wszystkimi korporacjami, a one są rządzone przez banki, które zostały założone przez te rodziny. No, jedziemy dalej, bo jeszcze będzie ciekawa osoba. Pojawia się George Soros. Bardzo ciekawa osoba, można sobie o niej poczytać. A, przepraszam, nie przetłumaczyłam na polski, widzicie. Ale to nic. Jest założycielem tak zwanej Open Society Foundations. Można sobie wejść na ich stronę, na ich oficjalnej stronie. Znajdują się dwie dziewczyny, dwie murzynki, bo Black Life Matters, tak? To on przecież założył, zasponsorował. No i dobrze, bo Black Life Matters, ale nie tylko, bo ja zawsze mówię, że All Life Matters. No i te dwie murzynki, przypuszczam,
homoseksualne, czy mają flagę właśnie taką pokazującą rainbow i właśnie, czyli promowanie równości i tak dalej. No i chwała mu za to. Ale pod przykrywką tych wszystkich pięknych haseł on tam swoje różne rzeczy zawsze przemycał. Chwała mu za to, ponieważ on przeznaczył ponad 32 miliardy swojej osobistej fortuny, żeby właśnie sponsorować tę Open Society Foundation, ich pracę na całym świecie, a tak naprawdę pod tym się kryły różne jego takie dziwne projekty. To też możecie sobie poczytać, a nie będę wchodziła w spiskowe teorie, bo nie mam tutaj żadnych dowodów, więc nie będę twierdziła, że coś jest. Ale w Wikipedii możecie przeczytać, że właśnie George Soros bardzo chętnie sponsorował wyborcze zapędy pani Hillary Clinton oraz sponsorował pana prezydenta Baracka Obamę. No, a potem z kolei Hillary Clinton, jako że też była w polityce i oczywiście prezydent Barack Obama, on bardzo chętnie oddzięczał się Sorosowi w postaci sponsoringu jego różnych projektów i dopuszczania go do wiedzy na temat państwa i udziałach różnego rodzaju. Co znalazłam ciekawego na temat George'a Sorosa, to to, że zobaczcie sobie Professional Information. Member of National Academy of Sciences of Ukraine. Pojawiło się słowo Ukraina. Też ciekawa jestem, czemu. Należałoby się temu też również przyjrzeć. Co ciekawego, już wynika z tego, że młode narybki są już też puszczane do wielkiego świata. Teraz to, co Wam przeczytam, znalazłam w Fox News z zeszłego roku. Pod spodem macie linka. Oficjalne źródło podające, że z danych wynika, że Alex Soros, syn George'a Sorosa, nadal ma dostęp do Białego Domu Bidena, ponieważ odwiedził go już co najmniej 20 razy. To było w 2023 roku, więc no teraz to już pewno 40 razy będzie. Młodszy Soros odwiedził także niedawno Albanię z byłym prezydentem Billem Clintonem. Czyżby przyjaciele? No, pani Hillary Clinton, no to jak już Hillary, no to Bill pewnie też. No i wzięli udział w prywatnej audiencji u papieża Franciszka. Ale to nie bardzo rozumiem, że to Franciszek był w Albanii, czy co? No dobrze. Żywcem przekopiowałam, przetłumaczyłam, no to możemy sobie pomyśleć. No, a może Franciszek był w Albanii. Albania pewnie, Serbia i tak dalej, i Chorwacja to też są pewno łakome kąski dla nich, no bo co, takie państwa gdzieś tam odłogiem leżące. No i patrzymy dalej. I teraz słuchajcie, korporacyjne projekty czarnobudżetowe. Teraz poczekajcie, przepraszam, muszę cofnąć, żeby Wam pokazać. Te wszystkie korporacje, które są zarządzane przez Vanguarda i BlackRocka, poprzez banki, u podstaw których to leżą te sławne rodziny, one, niektóre z nich, no nie przypuszczam, że wszystkie, ale wiele z nich, ma coś takiego jak projekty, które są nielegalne, są tak zwane czarnobudżetowe. Tylko wybrane osoby mają do nich dostęp. Te osoby, które mają do nich dostęp, są bardzo mocno, bardzo porządnie opłacane. Tam już idzie w bardzo grube miliony ta pensja ich. Muszą zachować całkowite milczenie na temat tego, co tam jest robione, jakie są dokonywane
projekty, nad czym się pracuje. I w każdej chwili, jeśli tylko pisną parę, mogą być erased. Ja to specjalnie powtarzam, ponieważ jest to takie hasło ich, że jeżeli cokolwiek piśniesz, to ty będziesz erased, będziesz wymazany z powierzchni ziemi, będzie wymazana twoja rodzina, twoje dzieci, twoja żona, rodzice, jeśli żyją, wnuki, jeśli masz. Także tak to jest. I teraz słuchajcie. Co to są? Powiedzmy sobie wprost, a potem Wam wytłumaczę jeszcze więcej. Korporacyjne projekty czarnobudżetowe są to nielegalne, ukryte, nieposiadające księgowości, żadnych legalnych procedur, nieuznane, ponieważ są nieznane przez rządy państw, prezydentów, no jak ukryte, no to wiadomo, są nieznane. Projekty o charakterze kryminalnym, antypaństwowym działają na szkodę i są oparte na całkowitym wyzysku ludzkości, zwierząt, roślin, ziemi, zasobów, kosmosu. Posunę się dalej do naszej rodziny z kosmosu. Zaraz Wam powiem dlaczego. Są oparte na kłamstwie, manipulacjach, okrucieństwie. Ja bym nawet powiedziała, nie chciałam tutaj tego pisać, na pozwalaniu sobie na totalne zboczenia, rzeczy, które nam się nawet w głowie nie mieszczą. Dopuszczają się zatajania zdobytych technologii, takich jak antygrawitacja, darmowa energia punktu zerowego, napęd antygrawitacyjny oraz zajmują się handlem i eksploatacją ludźmi, szczególnie kobietami i dziećmi. No tak, no mężczyzna też człowiek, żeby nie było, nie obraźcie się na mnie, faceci. Też zajmują się nielegalnym handlem i transportem broni, narkotyków. Łamią wszelkie prawa boskie. Są antyboskie, antyludzkie. Dlatego tutaj umieściłam w czterech rogach anioła, który walczy z szatanem. W mądrej głowie dość posłowie, wiecie o co chodzi. Motywami nielegalnych czarnych projektów są chęć dominacji nad światem, chęć sprawowania absolutnej władzy i kontroli nad ludźmi i światem oraz wszechświatem i światami równoległymi. No i wiadomo, rządza pieniędzy, no po prostu chcą mieć wszystko, wszystkich i po prostu chcą zawładnąć całym światem i chcą pokazać Bogu. A widzisz, my jesteśmy lepsi niż ty. No więc kontrolują finanse, rządy, a jak rządy to kraje, a jak kraje to wojsko, media, a jak wojsko to i przemysł zbrojeniowy, rozwój nauki. Ja bym nawet powiedziała, że historię, archeologię, geografię, ponieważ są tereny, do których ludzie mają zabroniony wjazd. I teraz słuchajcie, rozwój nauki. Utajnianie patentów. Do 2010 roku w USA tylko utajniono 5135 patentów. Patentów dotyczących wolnych energii, oczyszczania środowiska, na przykład napędu na wodę. Nie będę o tych patentach mówiła, chociaż w filmach doktora Greera są omówione patenty. Jak ci ludzie kończyli? Kończyli bardzo często w 99%, ponieważ byli erased, wymazani. Zostali wymazani bardzo często. Popełniali samobójstwa bardzo często, takie wiecie, no bo im się nudziło już na świecie, bo po co mieli dalej się cieszyć swoimi patentami. No a zwykły człowiek jest tylko niewolnikiem według nich, który ma płacić podatki, który ma harać, który ma mieć coraz mniej czasu wolnego, ponieważ ma coraz mniej pieniędzy,
ma tylko koniec końców pracować non-stop, żeby nie mieć czasu pomyśleć, medytować, modlić się. Ma być tak zmęczony, tak wydojony ze wszystkiego, że po prostu ma tylko chodzić do pracy, być nękany, ma być. No właśnie, wiecie, co było ostatnio. Zastraszany i tak dalej, i tak dalej. No, ale już żeby nie było, to ja Wam chciałabym pokazać, że już prezydenci Stanów Zjednoczonych, bo pamiętacie, co mówiłam na początku, że nie do końca ta państwowość w USA im się dobrze tam rozwijała, były zakładane, oczywiście był założony rząd, byli różni tam mądrzy, którzy chcieli przeprowadzić i założyć takie idealne państwo na nowym terenie, nowy idealny teren, nowe idealne państwo, no ale się okazało, że jak kasa bubu, no to nic się nie udaje, no i wtedy zaczęli wchodzić w kieszeń tym bardzo możnym, zamożnym rodzinom. No i Thomas Jefferson, wiadomo, Declaration of Independence 76 roku, on już przestrzegał Nową Republikę, aby, cytuję, zmiażdżyła w chwili swoich narodzin arystokrację możnych korporacji, które już ośmielają się wyzywać nasz rząd na próbę sił i przeciwstawiać się prawom swojego kraju. Czyli widzicie, i już mamy tutaj w 1776 roku, już Jefferson krzyczał: halo, trzeba zmiażdżyć głowę żmii. No i nie udało się. Patrzymy dalej. Dwight Eisenhower. Popatrzcie, który już prezydent, 34. prezydent Stanów Zjednoczonych, 16 stycznia 1961 roku powiedział: musimy się zabezpieczyć, chodzi tu o rząd USA, przed niechcianym wpływom wojskowego kompleksu przemysłowego. Wojskowego kompleksu przemysłowego. Tak jak mówiłam poprzednio, wojsko jest również kontrolowane. No już nie mówiąc o wszystkich agencjach, tak? Typu CIA, FBI i tak dalej. Patrzymy dalej. Nie wiem, czy wiecie, że USA sponsoruje nielegalne projekty czarnobudżetowe. I teraz, kochani, którzy mieszkacie na terenie USA, zróbcie sobie herbatkę uspokajającą, ziołową, ponieważ wasze pieniądze są po prostu życzane na wieczne oddanie. 137 milionów USD codziennie znika z budżetów takich prawdziwych rządowych instytucji typu Pentagon, typu CIA, typu FBI, takie rządowe, takie legalne, wiecie, rządowe. 50 miliardów USA rocznie. Tajne, nielegalne korporacje na całym świecie opłacane są pieniędzmi podatników. Na całym świecie, tak? No nie tylko USA, no ale w USA zostało to zbadane, spisane, policzone. Do 2013 roku brakowało w budżecie USA 600 trylionów dolarów. Czyli zastanawiacie się pewnie, a co tu chodzi? No, a co te pieniądze? Te pieniądze po prostu są kradzione wam, nam, bo mi też, po to, żeby sponsorować te projekty czarnobudżetowe. One nie dosyć, że no bo co? No bo nie wezmą tych pieniędzy z takich, wiecie, ogólnej działalności jakiejś korporacji, no bo to wszystko macie booking, czyli księgowość, no i tu nie ma jak za bardzo wyprowadzić tych pieniędzy. Ale jak one gdzieś tam po drodze znikną, bardzo fajnie będziemy o tym rozmawiali z Zygim, ponieważ też o tym mówimy z Zygim, chociaż ja tutaj dużo dodałam slajdów, dużo informacji jest dodanych, także też jak, ale to obejrzeć też oczywiście u Zygiego, bo też będzie ciekawa rozmowa. Także słuchajcie, wyobraźcie sobie, co można było z tymi 600 trylionami USD zrobić.
i zainwestować po to, żeby przyniosły jeszcze więcej trylionów. Ja nie wiem, co po trylionach jest. Jak ktoś wie, to niech mi napisze w komentarzu, co jest po trylionach, bo to już na pewno to już będzie kolejna kwota ta po tych trylionach. No i teraz patrzcie, tajne nielegalne korporacje są zarządzane, bo jak mamy tajne korporacje, no to musimy mieć jakiś zarząd, tak? Jakiś zarząd. To się nazywa shadow governments. Na pewno słyszeliście, bo często ja przynajmniej tak myślałam, że shadow governments to są to takie rządy, ale państw to też jest, też są takie, bo nasze rządy, jak widzieliście, to nas tak daleko, 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 tak, pod tymi wszystkimi BlackRock, Vanguard, pod tymi innymi korporacjami, one są bardzo, bardzo daleko. To są też takie zupełne pacynki, takie wiecie. My się zastanawiamy, dlaczego rząd czegoś nie zrobi? Dlaczego? No, rząd nie może, bo rząd dostał prikaz. Prikaz dostał z góry. Od tych, co tam siedzą na samej górze, widzicie, tu są pokazani. Zresztą te zdjęcia, popatrzcie, co tam były poprzednich tych ludzi, to takie podobne do tych. A no właśnie, tu jeszcze wkleiłam. Jeszcze raz, żeby pokazać, żeby przypomnieć. Cztery rodziny, które przyjechały do USA i zaczęły zakładać Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan, Chase Citibank, Rockefeller, Rothschild, Morgan, Giannini. No i tak jak mówię, jeszcze tych rodzin pewnie można w tej chwili troszkę dołożyć, ponieważ w międzyczasie, od tego 1700 roku, te rodziny się też również bogaciły i miały zaszczyt dostąpić tej przyjemności, żeby stworzyć z nimi też ten shadow government. Także ich tam troszkę więcej już pewnie jest. No i patrzymy dalej. No i sobie powiemy, no i dobrze, no i te czarne budżety, projekty, no i zobaczmy sobie, co te projekty tam gmerają. Czarne projekty zawierają między innymi zajmują się, no zawierają, zajmują się, powinno być ładnie napisane po polsku, projektami inżynierii wstecznej. Teraz powiecie, co to jest, what the it is it? No więc to jest, to są takie projekty inżynierii wstecznej, inżynieria wsteczna, to jest odzyskiwanie, a może nie odzyskiwanie, to jest dłubanie w jakimś przedmiocie i się zastanawianie, jak to działa. Czyli na przykład mamy długopis, tak? Wyobraźcie sobie, że jesteśmy jaskiniowcami i sobie patrzymy na taki długopis, zaczynamy go rozkręcać. Ja zawsze wszystko rozkręcałam, bo chciałam zobaczyć, jak to działa, taki jaskiniowiec. Do tej pory mi zostało, że tak lubię sobie podłubać w różnych rzeczach, ale przynajmniej to ja głównie naprawiam rzeczy w domu, a mój mąż się zastanawia, skąd ja to wiem i jak to naprawić. Ale jak to mówi się, Polak potrafi, a Polka również potrafi. No więc Polka i naprawia dużo rzeczy w domu. Także, a dlaczego ja to wiem? Ponieważ ja działam też na zasadzie inżynierii wstecznej, proszę Państwa. No więc sobie taki troglodyta bierze, rozkręca, patrzy, aha, tu to jak duszę, to tu się robi to, a tu taka jest jakaś sprężynka, no i tam jak sobie tak duszę, to tam tak, no i to tak działa. No i wyobraźcie sobie, że geniusze matematyczno-fizyczni i inżynieryjni są, jak już przejawiają taki geniusz, to są wyłapywani na różnych uniwersytetach i ich się tak, wiecie, testuje. Idą do jakiejś takiej normalnej firmy, zwykłej, na przykład General Electric, albo Honeywell, albo do NASA, albo kto tam wie jeszcze, dokąd oni idą. No i zaczynają dłubać różne rzeczy, jakieś wynalazki i tak dalej, ale jak już w ogóle są tacy mega genialni, że już to w ogóle pale się po prostu nie mieści, no to dostają propozycję nie do odrzucenia. Słuchaj, no to może my ci zapłacimy tak 50 milionów dolarów amerykańskich tak na rok, chciałbyś dla nas pracować. No to wtedy jest taki ślinotok. Tak, oczywiście. No i wtedy jest, dobrze, tu podpisujesz dokumenty, to są tajne projekty, ale wiesz co?
Tu jest, poczekajcie, chcę Wam coś pokazać, co będzie najbardziej przypominało. O, to jest mój kamień, ale wyobraźcie sobie, to jest bullet, czyli jak to się mówi, pocisk, nie pocisk, jak to się mówi, nabój, o, nabój. Na tym naboju jest napisane Twoje imię, nazwisko. Jeżeli ty komukolwiek stracisz, nad czym ty pracujesz, nawet Twojej żonie, nawet podczas seksu, albo będziesz gadał w czasie snu, no, ja bym nie mogła w takich projektach pracować, bo ja bardzo dużo gadam, jak śpię. Jak mam sny intensywne, to potrafię śpiewać, recytować wiersze, więc to już, słuchajcie, jak ktoś by mnie chciał do jakichś projektów, to radzę nie, bo się wygadam. Więc słuchajcie, tak, tu jest Twoje imię, nazwisko i Twoje rodzina, więc jak to się mówi potocznie, mordka w kubełek. I pracujesz dla nas, masz za to kupę kasy, twoje dzieci chodzą do ekskluzywnych szkół, wszystko dla ciebie stoi otworem, cokolwiek chcesz, prywatne jety i tak dalej. Twoja żona może mieć liposukcję, podciąganie, zmianę twarzy, no i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy są szczęśliwi u ciebie w rodzinie, a ty pracujesz dla nas na tajnych projektach. No i wtedy taki inżynier chce być hero dla swojej rodziny, mówi im, że został jakimś tam szefem działu, no i oczywiście pracuje. No i wtedy, co się okazuje, że taki gościu idzie do podziemnych baz, zobaczycie, gdzie te bazy się znajdują, idzie do podziemnych baz i zaczyna rozgrzebywać zestrzelone statki UFO. I teraz powiecie, Karolina, no to pojechałaś. No, Karolina pojechała, ponieważ do 2023 roku zestrzelono według danych 121 statków kosmicznych z załogami. I od kiedy zaczęto? Od czasów Roswell, ponieważ Roswell to był jeden z pierwszych zestrzelonych statków kosmicznych, to jest rok 47, aczkolwiek się przypuszcza, że już Niemcy, ale to na początku to te statki kosmiczne były znajdowane, bo faktycznie też wiele z nich było rozbitych, znaleziono też na terenie Związku Radzieckiego, na terenie wtedy, no to jeszcze Rosja była. Bardzo dużo, szczególnie Syberii, bardzo dużo statków kosmicznych w Chinach też mega. I na początku te rozbite były też już brane do baz i za pomocą inżynierii wstecznej badano, co tam jest, jakie materiały, jak to działa i tak dalej. Ale potem, jak się okazało, że jak już wiele z takich ciekawych rzeczy z tych statków rozbitych za pomocą inżynierii wstecznej odkryto, czyli technologia została już poznana, to zamiast tą technologię przekazać dla dobra ludzkości, to oni, czyli korporacje, zaczęły tą technologię oczywiście trzymać tylko dla siebie, po to, żeby móc albo ją sprzedać za ogromne pieniądze, na przykład do wojska, albo na przykład, żeby móc mieć przewagę, żeby mieć przewagę nad światem militarną, ponieważ okazało się, że można za pomocą tej technologii wyprodukować niesamowitą broń, na przykład broń skalarną. Można też wybudować różne struktury, które służą w tej chwili do kontroli pogody oraz do kontroli lub wywoływania różnego rodzaju zjawisk pogodowych. Na przykład jakiś mega burz, tornado, niespotykane dotąd opady deszczu, czyli wiadomo, powodzie. Co jeszcze? Trzęsienia ziemi wywoływane, tak? Nic tego nicowego, nic nie zapowiada, a tu nagle straszliwe trzęsienie ziemi.
To wszystko jest robione za pomocą tej technologii, którą poznano ze strzelonych statków kosmicznych. I to nie jest bajka. Bardzo Was proszę, jeżeli ktoś tu na tym etapie myśli, że to jest bajka, to ja bardzo proszę, żebyście sobie obejrzeli filmy doktora Greera, ponieważ on, kit z nim, nie musicie jego słuchać, jemu wierzyć, ale mówią świadkowie. To są ludzie, którzy pracowali, byli inżynierami, którzy w tej chwili na przykład już nie mają żony, nie mają dzieci. Generalnie wiedzą, że mogą w każdej chwili zostać zabici, ale składają zeznania, ponieważ wiedzą, że sytuacja jest tak tragiczna, że w każdej chwili nasza ludzkość może przestać istnieć. Dobrze. Bazy specjalnych projektów, proszę bardzo, w USA. Zobaczcie sobie, że każda baza ma cyferkę. Te cyferki potem będą pokazane, nazwy. Przy każdej cyferce będzie nazwa danego ośrodka. Bazy specjalnych projektów na świecie. Proszę bardzo. Numerek 80, CERN. Aha. Tak, zobaczcie sobie Belgia. Pamiętacie Belgii? A zresztą będę pokazywała sławne UFO, takie wielkie, wielkie. Azory. Australia, gdzieś tam właśnie Zygi mówił, że tylko psy bingo biegają, kaktusy rosną, ale wielka połać jest ogrodzona płotem i zakaz wstępu. Więc to by pomyślał, co tam może być. Pewnie w ogóle nie ma żadnych baz. Lista korporacji uczestniczących w czarnych projektach. No i przy tych cyferkach, mam nadzieję, że będzie to na tyle duże, możecie sobie sprawdzić, popatrzeć. Przepraszam za jakość, ponieważ był to screen z internetu, więc no ale myślę, że i tak można się doczytać. Patrzymy dalej. Oprócz tego, że jest inżynieria wstępna, te czarne projekty, czarnobudżetowe projekty stwierdziły, że żeby tutaj z jednej strony tak odzyskiwać jakąś i mieć super technologię, no to trzeba jeszcze ludzi krótko za pysk chwycić. No i kontrola umysłu ludzi, no i indoktrynacja. I teraz już tylko skupię się praktycznie na UFO, na naszej rodzinie z kosmosu, ponieważ słuchajcie, to nie jest ściema, że są inne cywilizacje. W całym kosmosie. No, to jest tak jasne jak to, że co? Nie wiem, bo w tej chwili już nic nie jest jasne. Chciałam coś mądrego powiedzieć, ale mi nie wyszło. W każdym razie chodzi o to, żeby ludziom tak przeprać mózgi, żebyśmy my bali się tej naszej rodziny z kosmosu. No bo co? Jeszcze sobie pomyślimy, że od nich pochodzimy. No. A pochodzimy od nich. Znaczy, pochodzimy od Boga, bo wszyscy oni też pochodzą od Boga, tylko chodzi o to, że oni dostali taki prikaz, że mają nadzorować nasz rozwój, rozwój ludzkości. I to, że już naukowcy twierdzą, nie tylko twierdzą, udowadniają, że grzebano nam w naszym DNA, no to nasza rodzina gwiezdna grzebała nam, a potem chyba mniej przyjazna rodzina nam grzebała w naszym DNA, bo próbowano, no, skutecznie próbowano ukryć nasze wszystkie zdolności, te tak zwane nadzwyczajne zdolności, które się teraz już właśnie budzą. No i teraz słuchajcie. Karol Rosen, tylko popatrzcie, moja imienniczka, żeby nie było.
która ma statut w tej chwili whistleblowerki. Czyli whistleblower to jest ktoś taki w Stanach Zjednoczonych, kto jest pod ochroną rządu. Czyli no, nie powinna się jej stać żadna krzywda. Ona ma przywileje takie jak dyplomata. Czyli na przykład nie musi przychodzić kontroli na granicach, ma dostęp do ludzi z rządu i no, tu jest też taka właśnie lampka, że no, raczej ona nie chce popełnić samobójstwa. Ani, no i dlatego już tak ciężko jest ją erased. Okay? I teraz słuchajcie. Ona była swego czasu, bo to już w tej chwili już jest starsza pani. Ona była dyrektorem do spraw lotnictwa i kosmonautyki w USA, no, czyli kobieta konkretna. Ona współpracowała z Wernerem von Braunem. Von Braunem. Co to był? To był nazistowski naukowiec zajmujący się rakietami, który po drugiej WW pracował dla NASA. Został zaproszony do USA. Oczywiście przyjął to zaproszenie. No i on pomagał właśnie budować rakiety. I ona z nim współpracowała. I teraz oni się zaprzyjaźnili, słuchajcie. I on, tak naprawdę, Carol powiedziała, że Werner miał 2 tygodnie tak naprawdę do śmierci, do życia. Znaczy on normalnie umarł, nie został erased. I on wiedział już, że śmierć się zbliża. I powiedział jej w 77 roku, a on zmarł w 77 roku, dosłownie 2 tygodnie przed śmiercią powiedział jej tak. Najpierw Rosjanie byli zagrożeniem, to jest cytat, czyli chodzi o zimną wojnę, czyli Rosjanie byli zagrożeniem, potem kraje trzeciego świata zwane narodami budzącymi obawy i tak powstali terroryści, później zagrożenie asteroidami. No, teraz słychać od czasu do czasu, że jakaś tam asteroida. Prawdopodobnie w najbliższym czasie się to nasili. Ostatnią kartą będzie zagrożenie spoza Ziemi, a to wszystko to kłamstwo. Tak powiedział Werner von Braun w 77 roku, na 2 tygodnie przed śmiercią, Carol Rosen. Ona na początku trzymała te informacje dla siebie, ponieważ no, myślała, że facet bredzi generalnie. Tam już patrzy na drugą stronę i tam nie chciała, żeby to dalej gdzieś szło, ale w momencie, kiedy zaczęła współpracować z doktorem Greerem i okazało się, że inni, którzy też dają świadectwo, potwierdzają, że to samo im było przekazywane, że najpierw musimy ściemniać z Cold War, potem z terrorystami, potem będzie asteroida, a potem będzie walka z przybyszami z kosmosu, z tymi ogromnymi, straszliwymi potworami, które chcą przejąć świat. Słuchajcie, gdy oni by byli tacy straszliwi i chcieliby przejąć świat, to oni już by dawno to zrobili, nie czekaliby na 2024, 5, 6, bo już by dawno tutaj wylądowali, by nas zeżarli z kapciami. I nawet by, kurczę, kapci, no nie wypluli by nawet tych kapci, także słuchajcie, oni już by dawno to zrobili, no także nie czekaliby nawet na te asteroidy, aż nam uderzą w Ziemię, pewnie jeszcze by przed dinozaurami do nas dolecieli. No i tak jak Wam mówiłam, to rządy są już takimi pacynkami, są laleczkami do manipulowania. No więc jak się okazuje, co niektórzy prezydenci się dawali manipulować, niektórzy się stawiali i ci, co się nie dawali manipulować, no to źle kończyli. Zostawali erased. No to był jakiś zamach, tak? Pamiętamy, JF Kennedy dostał kulkę, właśnie miał, tak? Miał tutaj napisane, wyryte imię, nazwisko, coś tam gdzieś tam puścił parę. A puścił parę i on i jego brat puścili parę. Wiecie komu? Puścili parę
Marilyn Monroe. Dlatego Marilyn Monroe się zaćpała, ponieważ też jej się znudziło życie i też musiała być raised. Ponieważ jeden i drugi Kennedy byli jej kochankami, no i oczywiście w przypływie miłości ten i drugi zdradzali jej różne tajemnice. Jako, że kobieta była piękna, urocza, to, no to oni tak się rozluźniali przy niej i jej różne rzeczy opowiadali. No i kobieta w pewnym momencie, jak wiecie, została przez nich porzucona i przez jednego, i przez drugiego Kennedy'ego. No, a ponieważ była zakochana straszliwie w jednym i drugim, a w ogóle wiadomo, ona była taka bardzo wrażliwa, cierpiąca i tak dalej, no to stwierdziła, że jeżeli oni się do niej nie odezwą, to ona zwoła konferencję prasową i opowie wszystko na konferencji prasowej, że także cały świat się dowie o tym, co oni jej przekazywali na temat UFO. Ponieważ przekazali jej, że Stany Zjednoczone posiadają tajne bazy, w których testowana jest technologia, odzyskiwana jest i testowana technologia ze statków kosmicznych. Dlatego słuchajcie, i jeden, i drugi Kennedy zostali erased, Marilyn Monroe również została erased. No i to nie tak proste, jak to się wydaje. No, ale niektórzy prezydenci jak najbardziej współpracowali chętnie ze swoimi, jakby to powiedzieć, ze swoimi sponsorami, ze swoimi wierzycielami, o, może tak to nazwać. Na przykład Ronald Reagan w 1987 roku. I tu już mówimy właśnie o praniu mózgów. Zaczął mówić tak. Być może, cytat, być może potrzebujemy jakiegoś zewnętrznego, uniwersalnego zagrożenia, które sprawi, że rozpoznamy tę wspólną więź. Czasami, uwaga, uniwersalne zagrożenie zewnętrzne. Czasami myślę, jak szybko różnice na całym świecie zniknęłyby. Tylko kto te różnice tak a propos powoduje, tak? No, ale. Jakby te szybko różnice na całym świecie zniknęłyby, gdybyśmy stanęli w obliczu obcego zagrożenia spoza naszego świata. No i teraz popatrzmy sobie dalej. I co się okazuje? No tak nam zaczęli prać mózgi, że mamy fałszywe ujawnienia. Tych ujawnień mamy od groma. Tak, chociażby ostatnie ujawnienie w zeszłym roku David Grush, który powiedział, no my to ich tam, no wiemy, że są, ale nie do końca wiemy. A poza tym oni są niebezpieczni. Czyli mamy fałszywe ujawnienia, fałszywi informatorzy. No i tutaj Grush bardzo konkretnie mówi, że David Grush, Chris Mellon, Tom DeLonge, Jim Sullivan, Luis Elizondo, Leslie Keen, że to są fałszywi informatorzy, a po czym rozpoznać fałszywego informatora w fałszywym ujawnieniu? Że oni zawsze będą mówili tak, oni są tu, oni są wśród nas, mamy nagranie, mamy dokumenty, ale to UFO to jest zagrożenie dla Ziemi. To będzie zawsze fałszywe. Fałszywi obcy. Słuchajcie, są fałszywi obcy. W filmach Grasza pojawiają się świadkowie, podani z imienia i z nazwiska, którzy w tej chwili już są starymi tam dziadkami, którzy nie boją się generalnie umrzeć za prawdę. I oni potwierdzają, że w momencie, kiedy w jakiejś rodzinie amerykańskiej lub meksykańskiej lub gdzieś tam w Ameryce Południowej, no gdziekolwiek na świecie rodziły się bardzo zdeformowane dzieci, to oni takie dzieci odkupywali, wychowywali i przyuczali do roli obcych. Brzmi mega. Tutaj powołuje się na źródła. Obejrzyjcie filmy, zobaczycie. To nie są ludzie, którzy wymyślają. Dlatego w momencie, kiedy są jakieś fałszywe porwania, to też są, słuchajcie, bardzo często ludzie właśnie opisują, że tak, pojawiły się jakieś tam potwory, które ich obezwładniły, a zazwyczaj to tym ludziom najpierw podawano jakieś
jakieś lekarstwa, które powodowały autentycznie halucynacje, jakieś takie, wiecie, no wystarczy te wszystkie, jak to się mówi, takie środki, które powodują jakieś dziwne zjawiska w mózgu. No i to właśnie potem ci ludzie byli porywani, widzieli te różne potwory, wykonywano na nich różne eksperymenty, tak? Wkładano igły do głowy, do mózgu, coś tam im wsadzano gdzieś. I teraz powiecie, no dobrze, ale też były ludzie mieli, opowiadali, że byli gdzieś tam wzięci z łóżka, wyssani przez okno, że samochód się tam gdzieś podniósł. No tak, ponieważ przypominam, technologia już jest na świecie taka znana, ale no nie nam, tylko im, znana, za pomocą której można robić takie rzeczy, które nam się wydają, że to są po prostu cuda jakieś albo są to jakieś po prostu nie z tej ziemi rzeczy. I faktycznie można podnieść samochód, można zniwelować jego grawitację, można człowieka podnieść nawet gdzieś tam do statku kosmicznego, można zrobić zupełną symulację podróży w czasie, podróży poprzez kosmos i tak dalej. Także to wszystko już jest osiągalne. Fałszywe, tak jak mówiłam, skrzywdzenia ludzi i zwierząt. No i oczywiście co? Pierze się nam mózgi, że oczywiście filmy, przypominam, media są, należą do BlackRocka i Vanguarda, więc oni robią wszystko, żeby nam pokazywać, że z kosmosu przylatują różne potwory. No i oprócz IT, które było mega sympatyczne i bardzo było, to był fajny film, no ale już po IT, no to się pojawiały już same najgorsze potwory. Więc takie coś, to jest jeszcze takie, wiecie, takie lajtowe. No i oczywiście piorą nam od dzieciństwa mózgi, że to, co przylatuje z kosmosu, to tylko tak wygląda. Dobrze, no ale teraz wchodzimy w troszkę dalsze rozważania. Czyli skoro została odzyskana, znaczy odzyskana wstecznie, o w ten sposób technologię, posiadamy technologię, która mówi o antygrawitacji, o darmowej energii, energii punktu zerowego, o przyspieszeniu, no to wiadomo, że już skopiowano. Aha, w ogóle grawitacja jest znana i opanowana przez ludzkość, tak jak Grasz mówi, od roku 1950, bodajże 6. No to oczywiście skopiowano też całe statki kosmiczne. I te statki kosmiczne, które widzimy, ja zaraz Wam będę pokazywała ilustracje, no to nie są zdjęcia prawdziwych statków, tylko na podstawie opisów ludzi no, zrobiono takie modele. Czyli mamy tak zwane man-made, czyli zrobione przez człowieka statki kosmiczne oraz te wszystkie szaraki, które nam tak też do głowy posadzali, no to one po prostu to są tak zwane Programmed Light Form, PLF. One już mają nawet swoją nazwę. To są po prostu takie bioroboty, które, no zobaczcie, jak one wyglądają. Wyglądają, to jest szkic jednego z inżynierów, który pracował nad ich powstawaniem. I teraz tak, powiecie, no dobrze, ale jak można rozpoznać UFO zrobione przez człowieka, a UFO takie no, faktyczne UFO no, z kosmosu? Bardzo prosto, za pomocą emocji. Jeżeli my zobaczymy statek kosmiczny i się go wystraszymy, a wierzcie mi, naprawdę można się wystraszyć na początku, znaczy, ja wiem. W moim przypadku to było tak, że pierwszy, który zobaczyłam, był na 100% man-made. Ja byłam zafascynowana i to było takie, oh! Oczywiście męża zawołałam, żeby przyleciał, zobaczył. I staliśmy jak wryci. Ja zaczęłam krzyczeć do męża, mówię, no i co mi powiesz, co mi powiesz, co to jest? A on mówi, no nie wiem, dron. A ja mówię, a gdzie ma śmigiełko? Nie miał śmigiełek. No i w końcu on stwierdził,
Nie wiem, co to było, ale to nie było na pewno nic z ziemi. I no, ale teraz wiem, że to było na 100% man-made. No bo sobie tak spokojnie leciało i czyli wracam do tematu. Kiedy my się wystraszymy, a 99% ludzi się wystraszy, to wtedy to UFO, prawdziwe UFO znika. A wiecie dlaczego? Ponieważ nasza rodzina z kosmosu, ona nie chce nas wystraszyć. Oni nie chcą nas krzywdzić, nie chcą nas wystraszyć, nie chcą spowodować, żebyśmy my byli w jakiś sposób przez nich negatywnie, że nie chcą na nas negatywnie wpływać, o, w ten sposób. Ale jeżeli widzimy, że coś nadlatuje, coś ląduje, my się wystraszymy tak, że tam już koniec świata, się będziemy cząślicali, no to co się okaże, że jeszcze wyjdą jakieś tam potworki z tego, a my już tak się boimy, że koniec świata, a oni nie znikają, no to już wiemy, że to są po prostu ludzkie, wytworzone przez człowieka, po prostu statki kosmiczne z jakimiś zdeformowanymi ludźmi, którzy będą jakoś tam ubrani w jakieś, w jakieś kombinezony, będą nam przekazywali telepatycznie różne rzeczy, tak, ponieważ telepatia to również jest możliwość oparcia o technologię. No nic innego. No i teraz zobaczmy sobie te statki kosmiczne zrobione przez człowieka. Niestety nie udało mi się posegregować datami, ale to mam nadzieję, że mi wybaczycie. Proszę zobaczyć, 83. Kto by pomyślał, nie? Że taka technologia na Ziemi już jest? A jest. Patrzymy dalej. 95. Piramidka, Anglia. Anglia, popatrzcie. Greer mówi bardzo wyraźnie. Struktura, kształt, kolory mogą być różne, ponieważ najważniejsze to tu jest przyspieszenie antygrawitacyjne, no i antygrawitacja. Oklahoma, proszę bardzo. Oregon, 88. Nowy Jork, stan Nowego Jorku. Proszę bardzo. A, to było bardzo ciekawe, też o tym świadek mówi. To było w noc, właściwie tak zaczęło świtać, czwarta bodajże godzina rano była. Gościu zresztą, który sam był wojskowym, amerykańskim wojskowym, jechał do swojej bazy. No i co się okazało? Zobaczył takie coś, że wylądowało i z tego wyszedł sobie po prostu amerykański żołnierz. No więc jak ten amerykański żołnierz zobaczył, że go ktoś obserwuje, przechnął, wszedł do środka, zamknął klapę, no i odleciał. No tak jak UFO odlatuje, że ciekawe, nie? Proszę bardzo, Belgia. No pamiętacie, tam w Belgii była baza, tam to testują. Także zobaczcie, jaka to ściema, tutaj nam pokazują, że nasze samoloty, myśliwce gonią tutaj takie UFO, to, no bo nasze, to nie tak, że całe wojsko wie o tych projektach, no bo nie, to tak jak wam mówię, tylko dostęp do tych projektów mają niektórzy. I nie ma takiej wiedzy wśród ludzi, że są UFO, robi UFO, że jest UFO robione przez ludzi, bo my ciągle myślimy, że my nie mamy takiej technologii. No i potem takie myśliwce lecą, ci biedni żołnierze tam, wow, zobacz UFO i tak dalej. No a to po prostu to są nasi, to nasi tam lecą. Znowu w Nowym Jorku. Nie wiem, co wy w tym Nowym Jorku, kurde, macie. Patrzymy dalej. Co to jest City? Co to jest? Od czego to jest? Connecticut? Chyba. Idaho. Idaho. Patrzymy dalej. Co to jest? Alabama. Jak się mylę, to mnie poprawcie. Następne. A tu już Australia. O Melbourne to wiem, że Australia. mamy Chicago. Venezuela. Ja powiedziałam z hiszpańskim akcentem, żeby nie było, że ściemniam, że mieszkam w Hiszpanii. Mieszkam w Hiszpanii. Kanada. Kanada. To już zupełnie, wiecie, jak takie wybory Miss. No nie? Co tutaj mamy? A, to są te sławne tiktaki. Popatrzcie, jak one się zmieniały z czasem. 67, no taki prymitywny ten tiktak, nie wyszedł im za bardzo, widać jak był spawany.
Ma, tu jest taki konkretny tik-tak, nawet biały im wyszedł, tak jak tik-tak powinien być. No i teraz słuchajcie, takie znane firmy korzystające ze wstecznej inżynierii, tam było więcej tych firm na tym slajdzie, gdzie były te firmy wypisane, według numerków, no i które korzystają właśnie i uczestniczą w Black Budget Projects. No to mamy Lear Corporation, ogromny gracz, kiedyś to był w przemyśle samochodowym. Ja znałam tą firmę też, ponieważ jak wiecie, pracowałam w przemyśle samochodowym, ale nie uczestniczyłam w Black Budget Projects. Jak wiecie, nie mogłabym, ponieważ wygadałabym w nocy przez sen. Lockheed Martin Skunk Works, no to już jest znane. Sperry Rand Corporation, to jest chyba, jeśli dobrze mówię, to jest marynarka wojenna. Bell Aircraft Corporation. No i co my tutaj mamy? A, pewnie znacie Ben Richa, jeżeli mieszkacie w USA, to pewnie znacie na 100%, ojciec Nighthawka. To nie wiem, czy on do tej pory jeszcze jest CEO? Chyba nie, raczej nie. No nie, raczej nie, no jak w 76 to raczej nie sądzę. CEO Lockheed Skunk Works, co powiedział takiego? Już w 76, uwaga. Mamy teraz taką technologię, że możemy odesłać IT do domu. Czyli patrzcie, jaka arogancja, nie? Czyli jaką oni, no co, że Nighthawka mają? No nie tylko, bo świadkowie mówią, że w tych samych hangarach, w których stały Nighthawki, również w zawieszeniu, czyli w zupełnej antygrawitacji były spotki. Spotki, czyli nasze kochane UFO. No i teraz słuchajcie, prawdziwe ujawnienia. W ogóle mnie to śmieszy, wiecie, jak wszyscy ci ludzie, którzy mówią o UFO, znaczy no muszą o czymś mówić, nie? No, ale nie to, że ja taka mądra jestem, tylko mnie to śmieszy, że wszyscy ujawnienie, wielkie ujawnienie, tutaj gracz coś powiedział i debaty. Słuchajcie, wszyscy rozmawiają, a co ktoś powiedział, a czego nie powiedział, a i ujawnienie, a dlaczego tak, a dlaczego nie. No i co się okazało? No jedna wielka ściema, ponieważ wszyscy robią takie ujawnienia, tak zwane false disclosure, że no oni są wśród nas, mamy dokumenty, ale tak naprawdę to oni stanowią zagrożenie dla ludzkości. No. No i to zagrożenie, tak, jest. Ale teraz poczekajcie, bo tutaj tego nie mam, ale chcę Wam powiedzieć, gdzie co, jeszcze 10 slajdów nam zostało. Mam nadzieję, że jeszcze wytrzymacie. Mam nadzieję, że Was to ciekawi, ale Wam powiem o jednym ujawnieniu, które miało nastąpić, słuchajcie, w 1989 roku. Otóż senior Bush, pan prezydent USA, Bush, pan Gorbaczow, książę Hans Adam von Liechtenstein oraz UN Secretary General, czyli United Nations, Javier Pérez de Cuellar, chcieli w 1989 roku zrobić wielkie ujawnienie. Chcieli powiedzieć, że mamy spotki, mamy technologię, chcemy ją przekazać ludzkości, jest energia punktu zerowego, czyli darmowa energia, chcemy zmienić świat, jesteśmy w stanie to ujawnić. I już jechali na konferencję prasową, która była zwołana, aczkolwiek w tym momencie pan UN Secretary General Javier Pérez de Cuellar został uprowadzony przez UFO. Oczywiście man-made UFO, czyli zrobione przez człowieka, i wmówiono jemu, że on ma przekazać Bushowi Gorbaczowi oraz księciu Hansowi Adam von Liechtenstein, że jeżeli dojdzie do ujawnienia, to wtedy oni zostaną zabici, świat czeka zagłada i generalnie będzie wielki problem. Problem, big problem. No i generalnie, no przypuszczam, że tam też nieźle go nastraszyli, tego biednego Pereza, i co się okazało, jak cały roztrzęsiony dotarł do Busha i Gorbaczowa oraz do księcia.
No to się okazało, że chłopaki zrezygnowały z ujawnienia, no bo się wystraszyli, że mogą zostać erased, czyli ich wymaże się z kart historii. Dlatego prawdziwego ujawnienia nie było. No ale w tej chwili Grasz, przepraszam, Greer, też na G, czasami się myli, mam nadzieję, że w filmie za dużo się razy nie pomyliłam. Greer w 2001 roku już miał ponad 2000 świadków i zwołał tak zwany National Press Club. Byli wojskowi, rządowi, korporacyjni whistleblowers, którzy dostarczyli bardzo dużo dokumentów, filmów, zdjęć. I on już ogłosił to całemu światu. Oczywiście ta informacja została na maksa zduszona. Teraz w zeszłym roku, w 2023 roku, National Press Event też został zwołany. Ponad 800 zweryfikowanych whistleblowersów, generałów, pułkowników, widzicie tutaj na tym zdjęciu, siedzą, przedstawiali swoje historie, opowiadali, co widzieli, jak widzieli. Większość z tych ludzi przeszła przez piekło, zabito na przykład ich rodziny, ich poddawano różnego rodzaju torturom emocjonalnym, mentalnym, mind control. Stracili wszystko, stracili biznesy, stracili pracę, stracili swoją karierę, reputację, rodzinę, stracili niektórzy dzieci, niektórzy żony, zostali głównie sami i dają. Wiecie co, obejrzyjcie sobie, ja na początku właśnie tam znajdziecie linka, zresztą ja podam też w opisie linka do tej konferencji. Ja autentycznie przepłakałam pół tej konferencji. Jest to bardzo wzruszające, o czym oni mówią, jak oni to mówią. To widać, że to nie jest ktoś taki, kto idzie i sobie tak no, opowiada, tak jak ja teraz czasami żartobliwie, bo ja też nie chcę, żebyście się zanudzili, ale jest mega wzruszające. Chwyta za serce i dlatego jest to takie głębokie. Słuchajcie, chcę tylko Wam jeszcze tak krótko powiedzieć, jak Greer weryfikuje ludzi. On to nie tak, że idziesz i mówisz, a tu mam jakiś dokumencik, generalnie to ja wiem, że tam coś oni robią, w ogóle to tak no, i tyle. Nie, nie. Ponieważ Greer ma tak ogromną siatkę już w tej chwili whistleblowerów, no ponad 800, ale tam już tysiące są tych ludzi. To jest taka już siatka whistleblowerów, informatorów. Oni się znają, ponieważ no, te projekty czarne, te budżetowe, one no, też mają ograniczoną liczbę osób i oni tam się wszyscy znają, tak? Więc jeżeli ktoś zaczyna gdzieś sypać i tu z tej strony i z tamtej, to oni się wszyscy znają. Jeden drugiego potem potwierdza, tak, ja go znam, ja go widziałem tam na tym projekcie, on był tam odpowiedzialny, tak, on ma prawo mieć dostęp do takich dokumentów, on ma prawo wiedzieć takie, znać takie informacje i to zaczyna, wiecie co, się wszystko sypać. To ta cała zgnielizna tych Black Projects zaczyna wychodzić na wierzch. Tym bardziej, że nam pomagają zewnętrzne siły, żeby wszystko zostało ujawnione. Dlatego słuchajcie, te ujawnienia, tak naprawdę my mówimy o tych prawdziwych ujawnieniach. Tak naprawdę to już nie chodzi, żeby ujawnić, że jest ktoś w kosmosie, że oni tu przylatują, że są. Ponieważ pamiętajmy, są te false disclosures, które no, przede wszystkim próbują powiedzieć, że ci, co przylatują z zewnątrz kosmosu, są zagrożeniem dla ludzi, a nie są. Czyli to jest taka ściema ujawnieniowa. Oprócz tego ujawnienia tego typu, co robi Greer, ale słuchajcie, to już nie chodzi o UFO, kochani, to już nie to, że ja widziałam, że tam coś leciało. Wiecie, o co tu chodzi? Prawdziwe ujawnienie będzie dotyczyło ujawnienia technologii, które są, które mają spowodować, że nasze życie się zmieni. Greer powiedział, że w ciągu 20 lat, jeżeli ta technologia zostanie ujawniona, świat się zmieni w taki sposób, że znikną choroby, bo to jest ściema, że nie ma leku na raka.
To jest ściema, że jakieś możne rodziny twierdzą, że u nich wykryto nowotwór. Nie dajcie się, kochani, nabrać, ponieważ ktoś z Was chce czerpać, tak chlipać Waszą energię współczucia. Ok? Oni mają wszyscy dostęp do megatechnologii. Tam nie ma chorób. Tam nie ma, słuchajcie, czegoś takiego, że. Nie wiem, oni nie są w stanie się przemieszczać z jednego miejsca na drugie miejsce na świecie w ciągu kilku minut. Autentycznie. I Greer powiedział, że znikną choroby, zniknie ubóstwo, ponieważ będzie darmowa energia, czyli produkcja żywności będzie, żywność będzie mega tania. Będzie można wyprodukować jedzenie na każdym miejscu na Ziemi. Będzie można odzyskiwać wodę z powietrza. W tej chwili też już wiadomo, jak to zrobić, tylko że po prostu jest to bardzo drogie, ponieważ energia do tego potrzebna jest mega droga. Nie będzie zanieczyszczenia. Wszystko, cokolwiek w tej chwili już jest zanieczyszczone, będzie można to posprzątać. Po prostu. Zupełnie zniwelować. Co jeszcze? Jesteśmy w stanie żyć w przecudownym świecie, gdzie nie będzie zanieczyszczenia, nie będzie hałasu w końcu, Boże, nie będzie hałasu. Nie będzie hałasu od samochodów, od motorów, ponieważ one nie będą jeździły, one będą po prostu latały za pomocą antygrawitacji. Polecimy w kosmos, rozwiniemy się duchowo, będziemy w stanie zrozumieć, naprawdę, kim jesteśmy? Zrozumiemy, co się stało z innymi cywilizacjami na świecie, na kuli ziemskiej, które były. Dowiemy się w końcu prawdy, a prawda jest skrywana przed nami. Także to jest prawdziwe ujawnienie. To nie to, słuchajcie, że oni są i oni latają, bo oni są. To ja wam potwierdzam, że oni są. I to wszyscy potwierdzają. Tylko chodzi o to ujawnienie tej całej technologii, dzięki której my możemy przetrwać jako w ogóle ludzkość, ponieważ w tej chwili stoimy nad ogromną przepaścią. Greer to wyraźnie mówi, ale dojdziemy do tego. Słuchajcie, dobrze, żeby już nie zanudzać, bo tu za chwilę zaćmienie słońca, ale to nic. Trzeba wizualizować dobre rok. Jedziemy dalej. Konkluzje. Przeczytam Wam, pozwolicie, bo to będzie najszybciej. Są dwa podstawowe typy UAP-u, czyli UFO. Pojazdy pozaziemskie, te prawdziwe, i stworzone przez człowieka pojazdy o napędzie elektrograwitacyjnym. Grupy pozaziemskie nie są wrogie, czyli nie wierzcie, że to są te wszystkie takie potworzaki. Nie są wrogie ani Ziemi, ani ludzkości, jednakże są coraz bardziej zaniepokojeni ludzką wrogością i systemami uzbrojenia, bronią jądrową i skalarną. Poczytacie sobie broń skalarnej, to po prostu bez ziółek na uspokojenie się nie da. Od 1945 roku do 1998 to, co zarejestrowano, to wybuchło na Ziemi 2053 bomby nuklearne wybuchły na Ziemi. To sobie wyobraźcie, a na pewno tak około 5 tysięcy, bo wiadomo, że dużo nie zarejestrowano. No i to jest to, że słuchajcie, bomby nuklearne, one nie tylko, że niszczą Ziemię, ale niszczą wszechświat. Inne wymiary niszczą, zmieniają inne wymiary. No, także widzicie, o co tu chodzi. Zbadano technologię pozaziemską i poddano ją inżynierii wstecznej, co doprowadziło do przełomu w dziedzinie energii i napędu. Od końca lat 50. te projekty realizuje wyjątkowo tajna organizacja, projekty czarnobudżetowe, bez konstytucyjnego nadzoru rządu. No to, co na początku mówiłem. Te nielegalne projekty stanowią poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa światowego i pokoju.
Kluczowym członkom Komisji Nadzoru Rządu USA odmówiono dostępu do tych projektów, czyli tak jak mówiłam, tylko wybrani mają do nich dostęp. Technologie będące w posiadaniu tych niesankcjonowanych nielegalnych korporacji natychmiast rozwiązałyby światowy kryzys energetyczny, środowiskowy i ubóstwo. No i choroby, tak? Organizacje te również obierają, przepraszam, za cel pojazdy ET, czyli extraterrestrials spoza Ziemi i czasami skutecznie je zestrzeliwują. No nie czasami, tylko no, zawsze skutecznie je zestrzeliwują, chociażby tą bronią skalarną. Ta tajna grupa posiada technologie umożliwiające przeprowadzenie przekonywującej operacji False Flag, szkodliwej dla bezpieczeństwa narodowego. Działania te stanowią bezpośrednie i poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa światowego i należy je natychmiast opanować. Zbrodnie przeciwko ludzkości na świecie, skierowane sprawy do Trybunału Międzynarodowego w sprawie zbrodni popełnionych w ramach nielegalnych, tajnych projektów. I to potwierdzam, Grasz też potwierdza, w tej chwili współpracuje z ponad 200 adwokatami, którzy za darmo, najlepsi, bardzo dobrzy adwokaci w USA, za darmo chcą współpracować z Greerem i prowadzić sprawy, które już w tej chwili doprowadzają do tego, że są przeprowadzane kontrole tych wszystkich firm. No ale wiadomo, oni nie są głupi, też mają dostęp znowu do informacji i wiedzą, kiedy taka kontrola ma nastąpić, i wtedy wyprowadzają cały sprzęt ze swoich tajnych baz, przerzucają do innych baz. No, ale słuchajcie, w końcu im się też, jak to się mówi, jak to się mówi, noga się im skręci. Wiecie, o co chodzi. Czasami zapominam tych polskich powiedzeń, są takie fajne, szkoda. Potknął się, o, też się potknął i wylądują z siniakiem na głowie i wtedy będzie prawdziwe ujawnienie. No i też Greer stwierdza, że pochwalamy obecnie działania Kongresu USA mające na celu zbadanie sprawy UAP. No, czyli żebyście też wiedzieli, że z jednej strony Kongres jak najbardziej zaprasza tych false informers, tak, typu Grasz. No bo pamiętajmy, że rząd USA również siedzi w kieszeni tych banków i tych wielkich korporacji, więc oni muszą też tak działać, aczkolwiek już są takie odłamy, które chcą doprowadzić do tego, że w końcu będzie prawdziwe ujawnienie i że wszystko się wysypie. Więc miejmy nadzieję, że to nastąpi. Teraz słuchajcie, poczekajcie. Czy mamy jeszcze czas na uratowanie świata? No i teraz powiem Wam tak. Greer mówi wyraźnie, że zostało nam niewiele czasu, że jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy ludzkość może zostać tak zdominowana, tak może zostać zniszczona i Ziemia, że może nie być czasu, ale mówi, że nasza rodzina się temu wszystkiemu przygląda i że oni tego tak nie zostawią, że w pewnym momencie oni nieproszeni, chociaż nam się wmawia, że oni nie mogą się wtrącać, nie, nie. Oni się będą musieli wtrącić dla swojego dobra. A wiecie dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy Ziemia zostanie w tak straszliwy sposób, jakby to powiedzieć, opanowana i będzie takie zło na świecie, to będzie im bezpośrednio zagrażało i oni muszą zadbać też o swoje światy, o swoje planety, o swoje światy równoległe, o te inne wymiary. Dlatego oni się przyglądają.
Oni mają możliwość, i to też świadkowie mówią, wojskowi, którzy byli świadkami tego, gdy na przykład wystrzeliwano jakieś na przykład bomby nuklearne, robiono testy i się okazało, że nagle podlatywały statki kosmiczne, które wystrzeliwały jakieś promienie ze wszystkich, oblatywały z jednej strony, z drugiej, z góry i nagle ta głowica bomby atomowej się rozpadała i to, co padało, to zupełnie nie było radioaktywne. Czyli są w stanie zupełnie zniwelować bomby nuklearne. Są w stanie zrobić wszystko, ponieważ oni mają już tą technologię. Wyobraźcie sobie, że nasza rodzina z kosmosu, no wiadomo, oni są w różnym stopniu zaawansowani, ale to są też cywilizacje, które mogą być na przykład 500 milionów lat do przodu. A mamy takie potwierdzenia, które zaraz Wam pokażę. Także słuchajcie, jest nadzieja. Też zależy dużo od nas. Popatrzmy dalej, co od nas zależy. Ale jeszcze wróćmy do przepowiedni Hopi. Przepowiednia Hopi mówi, że jesteśmy już w tej chwili w takim czasie, kiedy są możliwe dwie linie. Jedna w dół, krótka, gdzie wszystko zostanie rozwalone, cywilizacja zniknie, Ziemia będzie mega zniszczona, taka się może zrobić marsowa. I druga linia, gdzie zaczniemy my jako ludzkość współpracować, zaczniemy medytować i uwierzymy w naszą boskość, i wtedy dojdzie do kontaktu między nami a naszą rodziną z kosmosu i razem będziemy wzrastali. Bo na razie to my jesteśmy jak takie niemowlaki, którym dano nóż i te niemowlaki sobie tak o chcą podłubać w nosie, wokół. Co by było, gdybyśmy dali niemowlakowi nóż? To by było to samo, co w tej chwili ludzie robią z atomem. Po prostu jesteśmy takimi niemowlakami. I ta nasza rodzina z kosmosu o tym wie, dlatego oni ciągle z miłością do nas podchodzą, próbują nam pokazywać, próbują. No, dlatego warto robić procedury CE5, czyli te procedury, o których mówiłam w poprzednim filmie, czyli medytacja, zastanawianie się nad tym, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, czego chcemy, czy chcemy nadal być takim uciskanym narodem, czy chcemy, żeby nasze dzieci żyły w gorszym świecie, a pytanie, czy w ogóle wnuki tego doczekają. I teraz słuchajcie coś, co ujawnił też Greer. Kojarzycie w Anglii Rendlesham Forest? Tam była taka baza z bronią atomową. No i w pewnym momencie tam wylądował prawdziwy statek kosmiczny. I to, co zostało utajnione, to to, co oni przekazali tam. I to Greer ujawnia dokładnie. Greer powiedział tak, że zostało przekazane oficerom, którzy dotarli do tego statku, którzy mieli kontakt telepatyczny, że ci, którzy przylecieli w tym statku, powiedzieli tak: jesteśmy waszymi potomkami z przyszłości. 500 lat do przodu. 500 tysięcy, nie 500, 500 tysięcy lat do przodu. I staliśmy się cywilizacją międzygwiezdną. Lecz możemy przestać istnieć, jeżeli wy nie zaprzestaniecie zabaw atomem. Czyli to jest to, co ja mówiłam o tym nożu. Oni nas proszą, żebyśmy przestali. O, widzicie, o co tu chodzi? I teraz zobaczmy. Pamiętacie to zdjęcie tego potwora? A zobaczcie sobie, to jest oryginalne zdjęcie wykonane w czasie kontaktu C5. Tak wygląda nasza rodzina z kosmosu. Też mogą być bardziej tacy materialni, humanoidalni, mogą wyglądać różnie, mogą mieć różne kolory też. Wiecie, tam nie ma koloru skóry, tam są różne kolory skóry, różne wyglądy, ale to są też bardzo często niematerialne, duchowe, piękne, prawie celestialne istoty, które próbują naszą świadomość rozwinąć.
żebyśmy zrozumieli, kim jesteśmy, skąd pochodzimy i co możemy zrobić. I to jest autentyczne zdjęcie. Zostało wykonane w Boca Grande na Florydzie. I teraz już wchodzimy troszeczkę w duchowość. Możecie odetchnąć. Słuchajcie, ludzkości potrzebna jest zmiana postrzegania siebie i zrozumienia, że jesteśmy boską istotą. Że jesteśmy jednością ze wszystkim, co istnieje. Że patrząc na kogoś, widzimy siebie i tak naprawdę to widzimy Boga. Pamiętajcie o tym. Bo przypominam, to nie ciało posiada duszę, lecz dusza posiada ciało. Jeżeli chcecie zgłębić ten temat, przypominam, są super odcinki, które nagrałam na temat naszej boskości, Ho'oponopono, podniesienie kundalini. Macie bardzo dużo fajnych rzeczy. No i przypominam, nie dajmy się nabrać, tak? Nie jesteśmy żadną owcą, żadnym osłem. Jesteśmy po prostu boską duszą. I też już ten slajd się kiedyś pojawił, ale go bardzo lubię, że nie można zaaresztować przebudzenia ludzkości. Słuchajcie, nie można. Oni będą próbowali na różne sposoby. Próbują, będą próbowali, ale myślę, że niedługo im zostało, ponieważ lawina ruszyła. I mam ogromną prośbę. Rzadko o to proszę, ale tym razem bardzo, bardzo proszę, żebyście polubili ten film, żebyście się podzielili informacją z innymi. Niech wzrasta, powinno być. Nie, wzrasta, nie. A chociaż może też wzrosnąć. Wzrasta świadomość. To nie są teorie spiskowe, które Wam powiedziałam. To jest zamach na ludzkość i na naszą boskość. To wszystko, co robią te czarne projekty, czarnobudżetowe projekty, to jest antyboskie. To jest wbrew boskim prawom. Żebyście o tym wiedzieli, pamiętali. Bóg na to patrzy, kosmos na to patrzy. My ciągle jeszcze tą głowę spuszczamy i jeszcze idziemy za tym, ale już niedługo zobaczycie, że to, jak to mówi mój ojciec, to wkrótce pierdolnie. Także powtarzam, nie to, że mówię brzydkie słowa, ale cytuję mojego tatę. To wkrótce. I teraz. Bardzo lubię lwa, to jest moje zwierzę mocy. A to jest też, słuchajcie, to jest Bóg. Bóg na to wszystko patrzy. My w tej chwili bardziej widzimy baranka, ciągle tego kochającego ojca, ale i słuchajcie, i lew może pokazać kły. I teraz wam tylko powiem, że Jezus kiedyś nie wytrzymał i wygnał plemię żmijowe z domu swojego ojca. Wierzcie mi, kochani, ten czas już nadchodzi. I jak pogoni to całe towarzystwo, to zobaczycie. Kończę. Życzę wam bardzo dobrego czasu pozaćmieniowego. Pamiętajmy, że to my kreujemy rzeczywistość. Miejmy zaufanie do opatrzności, miejmy zaufanie do siebie i naprawdę myślmy pozytywnie o tym, co następuje. Kreujmy naszą przecudowną rzeczywistość i miejmy zaufanie do naszej boskości. Kocham Was wszystkich. Poczekajcie, tutaj zrobię tylko stop share. Życzę wszystkiego najlepszego i do następnego filmu. Nie będzie już taki długi, a mam też fajne informacje dla Was. Widzicie, aż mi łzy wyszły, się wzruszyłam. Chyba za bardzo emocjonalnie w to weszłam. Także.